OK, przechodzimy w takim razie z testów czarnoskrzynkowych do testów białoskrzynkowych, czyli testów opartych na strukturze i podstawowych koncepcji programowania. I teraz, słuchajcie, żeby zrozumieć trochę, czym są w ogóle testy białoskrzynkowe, musimy wiedzieć, że testy te zakładają, że tester ma wgląd wewnętrzną strukturę programu, czyli widzi kod i na podstawie tej wiedzy może projektować przypadki testowe tak aby pokryć określone elementy tej struktury czyli widząc kod wie jakie decyzje jak kod jest stworzony i jakie opcje w ogóle kod dopuszcza tak? czyli wiemy jakie są zbiory możemy od razu jakby założyć że tester wie jak powinien się zachować, zachować ten nasz. Kod, ta nasza aplikacja i wprowadza wtedy lepsze przypadki testowe, bo od razu wie może nawet analizując kod, że coś nie zadziała. To wydaje się bardzo abstrakcyjne dla kogoś, kto w ogóle nie zna kodu? Kto nigdy nie widział kodu. Dlatego też chciałem wam teraz przedstawić taką podstawową koncepcję programowania. Jak to zrobić? Jak porozmawiać o programowaniu nie będąc programistą? Prawdopodobnie nie wiedziałbym, gdyby nie to, że mam córkę. I tej właśnie córce w klasie pierwszej postanowiłem trochę pomóc zrozumieć, czym jest programowanie i co właściwie robi tatuś w kwestii testowania oprogramowania znalazłem co do tego aplikację która nazywa się Scratch czy wręcz taki prosty język programowania który pozwalał dziecku pobawić się w właśnie twórce programu czyli mamy tutaj możliwość stworzenia jakiegoś tak zwanego duszka czyli na przykład miłego kotka i dziecko pisze jakby kroki tego programu tworzy program który ma wykonać później ten duszek czyli na przykład pójść w prawo, pójść w lewo albo coś takiego Popatrzcie tutaj jest to o tyle proste, że wchodząc sobie w jakby te zakładki po lewej stronie Dostajemy jakieś opcje i prze, prze, przeciągając sobie po prostu te zakładki Jesteśmy w stanie coś tam zrobić I popatrzcie podstawową rzeczą jest na przykład informacja Kiedy kliknięto zieloną flagę, tutaj mamy zieloną flagę Przesunie 10 kroków Klikamy zieloną flagę i ten nasz kotek robi 10 kroków Jakbyśmy zrobili na przykład 100 kroków no to klikając Robi, robi sobie 100 kroków i popatrzcie dzięki takiemu prostemu programowi dzieci albo osoby które chcą zrozumieć trochę programowanie mogą się nauczyć jak to wygląda tak gdybyśmy chcieli tutaj dodawać różne jakieś rzeczy na przykład mm, może zmienić coś w wyglądzie kotka no to jak najbardziej możemy tutaj sobie dodać e, proszę bardzo kolejne jakieś kroki e, albo na przykład zmienić tło które się nam tutaj gdzieś pojawia. Tak? Jakieś następne tło. I zobaczcie teraz klikając zielony, widzimy, że kotek zrobił hm i tło się nie zmieniło. Dlaczego? Zobaczcie tutaj akurat w tym kafelku nie mamy tak naprawdę żadnego tła. I w takiej podstawowej koncepcji dziecko już widzi czy osoba, która próbuje zrozumieć chociażby koncepcję, że nie mogę tylko napisać czegoś w kodzie, jeżeli dany obiekt się nie znajduje. Nie dodałem tutaj żadnego tła. Nic się nie zmieniło. Gdybym na przykład dodał sobie jakiś tam kanion, no to wtedy na przykład tło się gdzieś tam już zmienia. Tak, mamy przerzucenie z jednego tła do drugiego. E, Okej, okay, czyli tutaj jakby w w tych prostych słowach możemy zobaczyć już, na czym to polega, gdybyśmy chcieli zacząć kodować, tak? Czyli musimy zrozumieć, że tworzenie kodu to jest tak naprawdę przypisanie czegoś krok po kroku, stworzenie jakichś zmiennych, jakichś obiektów i po prostu zmuszenie programu do działania. OK, spróbujmy teraz taki prosty przypadek, który będziemy omawiali później również na podstawie analizy kodu, już troszeczkę bardziej skomplikowanego, ale żebyśmy to zrozumieli na tym prostym przykładzie. Spróbujmy sobie stworzyć program, który będzie nam odpowiadał na pytanie, czy jakaś liczba jest parzysta lub nieparzysta. OK? No to słuchajcie, przede wszystkim musimy od czegoś wystartować. Tak, taki kod musi mieć jakby punkt startu, czyli coś musi się zadać, musi być dana wejściowa, czyli na przykład właśnie to kliknięcie we flagę. Tak, może być to coś innego, chociażby kiedy naciśnięty klawisz Spacja lub kliknięty duszek. No i teraz chcielibyśmy, żeby ten duszek powiedział nam, e, znaczy zadał nam pytanie. Oto jaka jest liczba, tak? czyli w tym przypadku gdybyśmy chcieli, żeby dziecko właśnie zadało pytanie temu duszkowi, napisało jakąś liczbę, no to najpierw przede wszystkim musimy zadać pytanie tak? na zasadzie podaj liczbę, czyli dziecko będzie musiało nam podać liczbę. No ale słuchajcie, tutaj nie możemy już tak o, po prostu podać jakiejś odpowiedzi, tylko niestety już zaczyna się tutaj trochę kwestia kontrolowania i tworzenia zmiennych, i na przykład musimy stworzyć sobie jakąś zmienną, którą nazwiemy właśnie e, zmienną A. E, I teraz nie będziemy jej ustawiać na żadną konkretną konkretną wartość, bo chcemy, żeby właśnie dziecko miało możliwość, czy tam osoba pisząca, wpisująca w naszym programie informację, mogła wpisać dowolną rzecz. Czyli w tym przypadku robimy ustaw a, ale chcemy, żeby tam była odpowiedź, zamiast zera. Tak, zobaczcie, już musieliśmy coś zmienić w tym bloczku, czyli ustaw a na odpowiedź, no ale Jaka powinna być ta odpowiedź? Będziemy musieli jeszcze napisać, dać znać programowi, jak ma odpowiedzieć. tak? Czyli krok po kroku. Po kliknięciu musimy podać liczbę, na przykład 2, i to, to będzie nasza zmienna, która czeka na odpowiedź. I teraz musimy napisać w tym bloku kodu, czy stworzyć, stworzyć blok kodu, e, który będzie nam odpowiadał. Czyli wchodzimy sobie tutaj w jakąś kontrolę i znowu mamy tutaj już właśnie takie stwierdzenie, jak jeżeli. Czyli if, jeżeli podamy liczbę parzystą, no to ona będzie, to odpowiedź będzie, że jest to liczba parzysta, a jeżeli liczba nieparzysta, to nieparzysta. Ale jak rozpoznać, że to jest liczba parzysta albo nieparzysta? Program musi to jakoś za nas zrobić. I uwaga, wkładamy tutaj takie wyrażenie, które nam zrobi po prostu w tle to dzielenie, tak? czyli dzielenie tego, tej naszej zmiennej a przez 2. Jeżeli reszta będzie wynosić 0, w przypadku 0 to będzie to liczba parzysta, jeżeli nie 0 to będzie to liczba nieparzysta. Ok, czyli reszta z dzielenia. Mamy tutaj takie wyrażenie i musimy je tu wsadzić. Proszę bardzo, reszta z dzielenia i uwaga, musimy tutaj znowu wrzucić tą naszą zmienną a, którą już wcześniej użyliśmy. Zobaczcie, tak a. Przez 2 równa się 0. No i dobra, i już teraz powinniście widzieć, że zaczyna się robić trochę łatwiej, bo mówimy, że w takim razie e, nasz kotek musi coś powiedzieć. I w tym przypadku mamy to akurat w kategorii wyglądu, czyli na przykład zamiast standardowego, powiedz cześć, chcemy, żeby kotek nam powiedział: No właśnie, co? Jeżeli A, jeżeli zmienna dzieje się przez 2, to 0 to, czyli musi powiedzieć, że jest to liczba parzysta. No bo gdybyśmy zrobili inaczej, to by było źle, tak? Czyli gdybyśmy powiedzieli, że jest to liczba nieparzysta, no to byłoby na odwrót. Czyli popatrzcie, tutaj musimy E, musimy tak naprawdę powiedzieć temu programowi, co dokładnie on ma wykonać: przełożyć to nasze mnożenie czy tam dzielenie na język programowania i znowu dać drugą opcję. Jeżeli ta liczba, e, w przeciwnym razie, jeżeli liczba a, ta liczba zmiennej będzie dzielona na 2 i reszta z wyniku, z podziału nie będzie 0, no to musimy powiedzieć, że w przeciwnym razie jest to liczba nieparzysta. Ok, no i popatrzcie, i teraz spróbujmy wykonać ten program. Najpierw powiedzieliśmy tak, że jeżeli zostanie kliknięta flaga, to kotek zapyta o to, żeby podać mu liczbę. Pojawi się możliwość wprowadzenia zmiennej, która będzie odpowiedzią z pytania tego naszego kotka i jeżeli ta zmienna jest podzielna przez 2 i jest wynik 0 z tego podziału, no to będzie to liczba parzysta, a w przeciwnym razie liczba nieparzysta. Zobaczmy, czy zadziała kotek pytał liczbę wpisujemy no na przykład 21 liczba nieparzysta super kliknijmy jeszcze raz na uruchomienie programu podaj liczbę 2 liczba parzysta zobaczcie że tak naprawdę taki banalny program wymagał od nas napisania w tym przypadku czy stworzenia 1 2 3 4 5 6 linijek kodu no nie jest to proste z tą koncepcją już w głowach Możemy przejść dalej do teorii właśnie testowania na podstawie struktury kodu.